Siema, dzisiaj sobie odbierzemy wszystko, co możemy z Champions League, które się zakończyło w środę tego miesiąca, czyli grudnia. No to w sumie tyle, jeszcze tam z Football Freeze odbierzemy sobie Błaszczykowskiego, ale teraz wchodzimy w to Champions League. Wchodzimy w pierwsze lepsze i po prostu odbieramy, czyli dam wam, nie wiem, zaraz speed razy 5. I widzimy się po prostu za chwilę, jak ja to po prostu wszystko odbiorę. Dobra, już wszystko co mogłem sobie odblokowałem, teraz tylko dwóch piłkarzy. Mogę po prostu odblokować i Diabrasio i Andre z Hiszpanii, tego PSG. Pierwszego już sobie właśnie odblokowałem, teraz tego Andre, który się no, nie załapał na Mundial w 2018 w Rosji. W 2018 roku, nie? Żeby coś, nie? Teraz właśnie odbierzemy sobie co możemy i teraz idziemy na losowania. I tutaj może być ciekawie, bo tu bym chciał z pierwszego dropu tylko Rodrigo, Diogo Jota i oczywiście tych najlepszych, nie? Żeby coś, nie? Bo wszyscy by chcieli pewnie tego Brozowicia, Alcebi czy Boatenga. Dobra, to sobie losujemy. I z pierwszego dostajemy Cyganowa. Może się przydać. Dobra, długie losowanie. Musimy długo czekać, no nic nie poradzę. I wydropiliśmy Kane'a. Może być. Kolejne losowanie, trzecie. Wydropiliśmy Marokańczyka. Sewilli, który wygrał Ligę Europy, trzeba podkreślić, w 2020 roku. I ponownie trafiliśmy tego ze Sewilli typa. Kolejna paczka. Rafael. Piąte losowanie. Teraz już będzie. I wydropiliśmy Gomisa. Nie przyda mi się, ale może po prostu zasilić mój skład. Czwarte od końca losowanie, czyli szóste. I znów Gomis. Tak, no nie najlepiej. Dobra, kolejna paczka Champions League, trzecia od końca i wydropiliśmy, muszę zaraz zobaczyć kogo, wydropiliśmy jakiegoś tam nuba, czyli Rafaela, chyba. W drugiej, oczywiście, stronie Ligi Mistrzów, czyli w drugim etapie, to tam nikogo nie potrzebuje i trafiliśmy jakiegoś gówna. Jakieś gówno znaczy się. I trafiliśmy pana Bago, że chyba już być nie mogło, nie? Nie dość, że nie będzie zgrania takiego wow, to jeszcze gracz z Ligi Tureckiej, Senegalczyk. Dobra, to co, sobie po prostu dajemy go do wejściowego składu zamiast Ishaka, zmieniamy po prostu go z Flavio zaraz, ale najpierw dajemy Cyganowa zamiast Grisia. No i tak po prostu będzie. No, co poradzić, jak nic nie poradzisz. Jeszcze zobaczymy sobie, czy ten, to gówno po prostu za nalepę będzie lepiej pasowało. Ale no, zgrania nie ma, jest taka sama overa, ale wolę jednak chyba nalepą. A jeszcze zobaczę za Kuzdrę? No nie, no, bierzemy nalepę. Nalepą mi się lepiej gra. To co, to akurat jest taki fajny event, to po prostu sobie go zagram, mam jeszcze, bo było ogólnie 30, teraz mam jeszcze 18 prób. Tutaj są jakieś karty, coiny i tak dalej można zdobyć, więc co, gramy sobie dwa mecze teraz i dwa mecze później, ale najpierw
zagramy sobie ten mecz z całym składem Spartaku Moskwa, o dziwo. WoW. Oczywiście grałem jeszcze całym składem Hertha Berlin, RB Lipsk, ale Spartaku Moskwa jeszcze nie. Więc może się dziać. Zaczynamy to spotkanie. Flavio wykopuje, bo oczywiście tutaj są randomowe sytuacje. Każdy może wygrać. No i nie wykło. Lukinia strzela na 1 do 0, 1 do 1. Słaba sytuacja. Nowy nabytek, ba. No i nie ma gola. Trafia spojenie chyba. Lukinia do ba. Ba strzela. I od poprzeczki. I gol. Jego pierwszy gol w mojej drużynie. Cyganow. I gol. Też tego zawodnika pierwszy gol w mojej drużynie. To są akurat dwóch debiutantów, można tak powiedzieć. Lukinios biegnie. Kiwa. W sumie z samego siebie, ale nieważne. Flavio, poprzeczka. Ale oczywiście nas niezawodny ba dobija. Cyganow. Cyganow, no strzelił, no. Bramka ładna to nie było. Cyganow mija obrońcę, strzela, bramkarz broni. Rzutu rożnego mamy, ale Jędrzejczyk, no. Kto to był? Nie wiem. No i pierwszy mecz się zakończył wygraną naszą 6-3. Jednak cały skład Spartaka Moskwy nie popłacił przeciwnikowi. No i to tyle. Gramy jeszcze jeden mecz. Idziemy na Silver 3. Czekamy na przeciwnika sobie. Jak coś, to ja pierwszy raz od 2018 roku nagrywam z głosem, nie żeby coś, nie? Więc sorry za wszystkie przejęzyczenia i tak dalej. To jest nasz skład. A to skład przeciwnika. Ma Romelu Lukaku. Ma też to gówno na obronie. Nie, z nim powinniśmy wygrać. Jak nie ma zgrania, bo ma tylko 72, to powinniśmy z nim na luzie po prostu wygrać. Da łapkę w górę, ale no... No Cyganow już strzelił gola. Ba, biegnie z piłką, ba, do Flavio. Flavio strzela, 2-0. Flavio Pajszoł. Flavio nas niezawolny Lechitka. I do ba, i ba strzela. Ba, no podaje do Cyganowa, ale Cyganow tylko rzut rożny wywalcza. I znowu Jędrzejczyk nie trafia w piłkę. Flavio Pajszoł. Biegnie. Ba. Nie strzela. Ba. No i dupa. Przegrywamy 3 do 4. Ale teraz jest remis. Ba nam strzelił. Flavio Pajszoł. Lukinias. Ba. Flavio. Gol. Ależ przepiękny. Dobra. Ba. Oczywiście easy, 6-4. Flavia Pajszą. 7-4. Nie, to już spotkanie już wygraliśmy. Baszcz po prostu już dobija. GG. Flavia Pajszą. 9 do 5. No i Ba już nie strzelił, więc to spotkanie się zakończyło wynikiem 9 do 5. A ja idę dograć pozostałe mecze. Ja już jestem po tych meczach. Były porażki i wygrane. No rzecz spore i może dosyć łagodne. Ale no cóż, no ja nic po prostu na to nie poradzę. To jest po prostu FIFA Mobile. Ona własnymi zasadami, tak jak FIFA 21 na konsolę działa. Więc zaczynamy sobie dwa ostatnie mecze, które sobie zostawiłem. Po prostu na odcinek. No i co? No i czekamy na pierwszego przeciwnika. Pierwszy przeciwnik jest do ogrania
bo oczywiście ma 76 bramkarza, ja mam 86 Dusana Kuciaka. Jeszcze nawet z granie mam dwa razy lepsze. To zaczynamy. Cyganow nie trafia. A nie, jednak trafia. Bo to akurat on trochę słaby strzał. No i ba, 2-1. No i gol kolejny, 3-2. Lukinias. Broni bramkarz. O dziwo. No rzut rożny to wiadomo jak się zakończył. Cyganow strzela i spojenie. I bas, przywrotki trafia, wow. Kolejny gol, 5-3. Flavio. Ba, strzela, nie ma. Flavio, Cyganow, gol. Lukinias strzela i gol, 7-3. Dobra, szkoda komentować to, co teraz się wydarzyło. Cyganow gol. Lukinias. Jednak Cyganow gol. I wygrywamy to spotkanie. Wysokim wynikiem dosyć. I idziemy od razu do następnego przeciwnika. Ostatni mecz. Walka o gold 2. No i już chyba przegraliśmy od razu na starcie, bo chłop, no nie ukrywajmy, ma coraz lepszy skład. GG po prostu, nie? Sani. No trudno. Będziemy musieli dwoma kartami się zadowolić i tam kilkoma, no słabymi, z końcami. Jakoś 400 tysięcy, mało. Już wygrywa 1-0, Cyganow, gol 1-1. Lukinias, broni bramkarz. Plawio, no niestety nie udało się. Ba biegnie. Nowy nabytek i poprzeczka, tak. Dzisiaj on w tym odcinku słynie z poprzeczek i to chyba będzie pierwszy, ostatni odcinek. Jednak przewrotkę strzeli, nie? Nie można tego mu zabrać. Teraz chyba Flavio też chciał popisać się przewrotką, ale mu coś nie pykło. Cyganow. Ba. Główka. Gol. Flavio Pajszoł. Flavio do ba. Ba strzela i gol. Cyganow. No to było. No. To też jakaś słaba pozycja. Cyganow. Oj. Tu trzeba pokręcone walić, a nie proste. No i przegrywamy 5-9. Odbieramy sobie zawodników. No szkoda. Bym dostał 500 000 coinów, a tak dostaję tylko, no. Jeszcze tego samego piłkarza, ja pierdzielę. Leckhosta ja już mam. To ile on jest warty? 200? To i tak mało, ja. Dobra, odbierzemy sobie po prostu to wyzwanie, które zrobiłem. No i co? I po prostu jeszcze odbierzemy sobie Calvina Luina, bo mi się przypomniał, że zostawiłem go na ten odcinek. O nim zapomniałem. I Calvin Luin.
do mojej drużyny trafia. Od razu go sobie dajemy. A spróbujmy tak, o. Oj, słaby zgranie, muszę tutaj coś chyba pokombinować. No tego Mbappé bym zdjął i Grisha. I Diabrasio, nie wiem. Chyba też go zdejmę. Ale dzisiaj jeszcze sobie, tak żeby nie było, spróbujemy wyzwanie o Błaszczykowskiego, bo myślałem, że tego Dembele przynajmniej odblokuje. Więc widzimy się o 20, gdzie będzie Błaszczykowski już. Jest 20, witam się z Wami ponownie i dziś teraz sobie odblokujemy po prostu Błaszczykowskiego i teraz akurat Mlekra z Rangers, była przed chwilą strzałka pokazana, jak coś. Dostają 2-0. Hagi strzelił bardzo ładną bramkę, muszę przyznać. Od poprzeczki, ładna, ładna. A ja szybko postaram się to zrobić, bo jednak chcę zobaczyć ten mecz Lecha do końca. Więc szybkie trick gole sobie tutaj porobimy. To nie powinno mieć z nami. To po prostu nie powinien być dla nas problem, nie? I Błaszczykowski ląduje do naszego składu, bo już to zrobiliśmy. Witam Cię Jakubie z Wisły Kraków. Przyda się na pewno. Następnego może zrobimy Dawida Garcie, bo jednak Dawid Garcia to gracz Osasuna z La Ligi, trzeba podkreślić. To on się po prostu nam przyda, nie? Jeszcze z tego tutaj eventu będzie jeden odcinek, jak sobie odblokowywujemy wszystkich piłkarzy, jakich możemy, bo na pewno miesiąc bym nie nagrywał, dlatego tylko sobie piłkarze, jak będziemy odblokowywać, sobie nagramy. I modela zmieniam za Błaszczykowskiego. No i mamy zgranie, mamy wszystko. Jeszcze sobie tego Błaszczykowskiego ulepszymy o jeden poziom w skill boostie, może się przydać. I na szósteczkę. Cyganow i Lukinias też dostaną. I Questa jeszcze odblokowałem. Ale dobra, nieważne. Jeszcze sprawdzimy, bo na napadzie, jak to będzie. Ale to jest tak samo. Ale ja jednak wolę Calvina Lewina grać na napadzie. No więc... Jeśli Wam się odcinek spodobał, odblokowaliśmy Herrera, Diabrasio Błaszczykowskiego, to zostawcie subskrypcję i cześć, na razie.